ciekawa sytuacja. Dobra, to teraz tak. Ej, no chłopaki, serio. Proszę, się na chwilę tylko. Bo ogólnie teraz musimy zastanowić się, w jakim czasie działa ten algorytm i czy jest wystarczająco optymalny. Działa źle. No właśnie, to jest bardzo subiektywna opinia i będę was prosił o to, żebyście powiedzieli mi, w jakim czasie działa ten algorytm i czy to jest wolno, czy nie. To zależy od pytania, które sobie stawiamy. Jeżeli stawiamy sobie pytanie na przykład, ile jest takich... Ale bez filozofowania, tylko w praktyce. Proszę waszą złożoność, żebyście określili złożoność czasową tego algorytmu. Dużego O, czy... Tak, dużego O. N kwadrat? Znaczy się, ja dobra, pierwsza propozycja jest O od N kwadrat. Kolejna? N do K tej. O od N do K tej. Gdzie K to jest? K to jest... Czy K to jest N? Wielkość największego podzbioru, który jest przyporządkowany jednemu z chłopaków. Gdzie K to jest coś dużego. No, niekoniecznie. Okej, dobra. O od nieskończoność. O od nieskończoność. Okej, okay, jeżeli nie dałbyś ODW od X równa się numer, to faktycznie to jest prawda. Okej, okay. Dalej. O od N silnia. Ktoś ma jeszcze jakieś propozycje? N sześcia. Suma od czego? N. W sensie... Suma, jaka suma? A, w sensie o ten po dwa, tak? Dobra. I co, to jeszcze jakaś? Dobra, to robimy voting. Albo najpierw chciałbym prosić Michała o to, żeby... Jeszcze N razy K. Żeby N razy K. A, O, N. I N kwadrat to gen? Nie. N kwadrat to gen. N ogen. Czyli jest to ogen, to był 16. Zróbmy je tam tajne głosowanie. Nie no, bez jej. Nie wykupiamy się tylko. Okej, okay, ktoś ma jeszcze jakąś propozycję? N pierwiastków z N ktoś rzucił. Jeszcze przejście? Nie ma. To dobrze. Do trzech drugich jeszcze. No, czasami się takie pojawiały w różnych miejscach. Dobra, okej, dobrze. Już wszystkie inne. No to N do K tej, powiedzmy, że to też może być N do 3 drugi. Okej, okay, dobra. To teraz robimy voting. Kto uważa, że A? Dobra, ja wielokrotnie do wyboru, czy nie? Nie. No, to nie. 4. Okej, okay, kto uważa, że B? Jedna, dwie, trzy. Łukasz! Łukasz, decyduj się na jedną z opcji. Co? Ono wziąłeś pierwsze. Wziąłeś pierwsze. No to trzy. C. Okej. D. E. Obie ręce głosują. Nie. Dobra. E to jest ile to jest? O od. Od N. Zdały dwa głosy. Sorry, o od N. Nie, nie to było N po 2. A N po 2, tak. Czyli N razy N plus 1 czy 2. No coś rzędu N kwadrat, tak? Kto jest za F? F. G. H. Wow. I. J, K, super. A kto się wstrzymał? Okej. Okay. To teraz chciałbym, żebyście zaczynając od opcji D uargumentowali, czemu tak uważacie. Od opcji D. Od D. Nie, no od H, no chyba, że tak nie chcesz. Co? Chcesz argumentować, czemu uważasz, że to Dla każdego elementu jeszcze powinien stać sprawdzać, czy jest. Okej, dobra, to zostaje te głosy. To Dawid, chciałbyś spróbować wytłumaczyć? Intuicja. To jest tak, chciałbym, żebyście spróbowali zaktywizować się i rozkminić, jaka jest faktycznie ta druga opcja. No dobra, to C... Jakby nie dał ode no, dawaj. To? Nie, nie to.
To? No to dawaj. Proszę, chodź do tablicy i próbuj to wytłumaczyć. Zresztą. Tak. Zresztą. Tak. Zresztą. Tak. Zresztą. Tak. Zresztą. Tak. Zresztą. Nie, ja nie chcę przykładu przykładu, ja chcę ogólny. Okej, okay, no to sobie rysuj, no ja ci tylko kółka. Możesz się wykorzystać jak chcesz. Albo dobra, jednak kółka też. Ja rysuję lepsze kółeczko, wiesz. Wróćcie o takim rozwiązaniu. Strzelasz jakiś graf, sprawdzasz, że nie idzie. Haszujesz go i wyszesz na wodę. Nie ma żadnego sensu. Okej, okay, to załóżmy, że mamy sobie już tutaj jakieś przyporządkowanie. I mamy tutaj pierwszą postać, która ma jakoś mega dużo tych połączeń. I sytuacja, powiedzmy, do którego w pewnym momencie nie możemy jednak tu przyłączyć. Tutaj nigdzie nie możemy przyłączyć i do tego dopiero ta osoba może się przyłączyć do innej. Czyli to działa nam długo. Wtedy tutaj znowu musimy tak wszystko wrócić i wtedy, jeżeli mamy sytuację, że ta osoba jest na początku i ma jakoś dużo tutaj osób i dopiero ta jest, powiedzmy tak, a to jest jakieś, nie wiem, tam duże K, to będziemy tak długo musieli się cofać i przypinać, aż to będzie, powiedzmy, do wykorzystania, może być nawet tego zbioru. Czy nie? Znaczy, ja generalnie szukam twoich argumentów, tak? Bo moje argumenty zawsze są słabe. Znaczy, bo ja generalnie znam odpowiedź. Dobra, ktoś ma... Bardzo proszę. To może być głupie, jak mówię, że na pewno... Takie z życia... Dobra, to mamy sobie jakiś graf, tak? Ej, chłopaki, ale weźcie. Nie, to jest. Dobra. To mamy coś takiego, w sumie nieważne to jest. Tak naprawdę chodzi o to, że dla każdego, kiedy będziemy chcieli podpiąć jakiś wierzchołek do którejś z dziewczyn, że tak powiem. Dzięki, Kacper. No. To będziemy mogli przejść tylko n razy, bo tak jakby nie będziemy mogli przejść n plus 1, bo się tak jakby zapętlimy. Szukając dla jednego. Że wychowanie spokojnie będzie więcej niż n, tak? Tak. Bo mamy ten odwrót. Tak, to jest prawda. Ale najpierw będziemy wychowywali od jednego do jednego. No tak, dlatego n kwadrat. Dla każdego wywołamy n, czyli n kwadrat. Nie, może nie, ale no to tak to się amortyzuje, no w sensie no mogę zrobić n kwadrat minus n na przykład, no ale coś, ale to tak... Ale w sensie to już... Okej. No bo to nie jest jakieś duże, nie? W sensie to w porównaniu do tego. A no tak, jeszcze przez 2n minus 1 plus n. Okej, no to uwaga, Paweł, proszę rację. Teraz tłumaczę. Zauważcie, że w momencie, w którym każdy wierzchołek, dla każdego wierzchołka wywalamy funkcję skoj raz, tak? No dobra. No i w takim razie mamy od n razy n od n wywołań funkcji skoj. I teraz musimy się zastanowić, jak szybko działa skoj. No to teraz powiedzmy, że liczba wszystkich krawędzi to m, tak standardowo, a n to liczba wszystkich wierzchołków, tak jak w sensie wierzchołków u góry, tak jak już tutaj jest. No to teraz tak, patrzcie. Zauważcie, że dla każdego wierzchołka każdą jego krawędzią przejdziemy maksymalnie dwa razy. Raz sprawdzając, czy panny są zajęte, a jeżeli są zajęte, to jeszcze raz próbując wypchnąć jakiegoś ziomka z tej panny. Więc każdą krawędzią przejdziemy maksymalnie raz dla danego wierzchołka. No i teraz w momencie, w którym wywalamy kogoś, to znowu wejdziemy do niego maksymalnie raz, również w trakcie jednego wywołania skoi. Dlaczego? Bo mamy te tablice odwiedzone. Mówiliśmy, że wejście do niego drugi raz nie ma żadnego sensu, bo oznaczało to by, że chcemy próbować szukać dla niego jakiejś pary, wywalając go jeszcze raz. Więc wejście do niego nie miało sensu, więc do każdego z nich wejdziemy maksymalnie raz i to znaczy, że dla każdego też z nich, każdą z jego krawędzi wejdziemy maksymalnie dwa razy, czyli o n razy. To znaczy, że funkcja skoi działa w czasie n plus n. W najgorszym wypadku. Czyli cały algorytm działa w czasie no, około n kwadrat, no bo zakład tego m też nie ma więcej niż n, tak? Więc okej, okay, no to w takim razie mamy sobie złożoność o n kwadrat. To znaczy, dla jak wielkiego m jesteśmy w stanie puszczać to skojarzenie?
Znaczy, dla jak wielkiego? Dla jak wielkiego? 30 tysięcy mówisz? No 30-20 tysięcy. Żeby takie rzeczy zmieścić, to nie. To ja wam powiem, że jesteśmy spokojnie w stanie je puszczać dla N rzędu 10 do 5, czasami nawet 10 do 6. Dlaczego? Bo w prawie wszystkich przypadkach, ze względu na to, że te grafy nie są takie pełne, tylko to skorzenie zostanie znajdowane szybko, to to amortyzuje się do czegoś około N/N. W sensie czasowo mniej więcej tak szybko to działa. Mimo tego, że teoretycznie istnieją przypadki, w których mogłoby działać ten kwadrat, to to się amortyzuje. I uwaga, one faktycznie istnieją, bo niektórzy Rosjanie je znaleźli i wrzucają je na swoje kontesty. Ale wygenerowanie ich jest... Praktycznie nikt tego nie robi. Więc jeżeli wiecie coś rzędu 10 do 5, to skojarzenie na pewno wam wejdzie. Na Code Force też chodzi. Mówię bardziej taki... Ale właśnie w takim takiego upalającego nie jest jak po prostu każdy z wierzchołków tego, że jest każdym z wierzchołków na dole? No to każdy znajdzie od razu. To wtedy będzie działać w ogóle wodę. Dobra. To teraz chcę wam pokazać jeszcze dwie fajne rzeczy dotyczące grafów dwudzielnych. Pierwsza z nich będzie łatwiejsza. Przynajmniej jestem w stanie ją lepiej powiedzieć, bo drugą będę udowadniał, pomagając sobie deltą. Bo te dowody może nie tyle, że są skomplikowane, ale wymagają lekkiej przekminy i nie znam ich na pamięć. No bo fajny artykuł w niej jest o tym właśnie. A, tak, no dobra, tak mówię. Tak, tak mówię. A myślałem, że ty chcesz deltę. Nie, nie, tak mówię. To jest dziwi, o co chodzi. Nie, nie, chodziło mi o Delta Miss. Taki magazyn. Bardzo sympatyczny, polecam zresztą. Dobra, to w takim razie najpierw pokażę wam pewien problem. Mamy sobie planszę. NN. I to jest to szachownica, tylko że taka niekoniecznie, nie wiem, 8x8 czy 12x12, nie wiem jakiej wielkości są szachownice, tylko jakaś NN. No i teraz mamy w niej taką figurę jak wieża. No i jest to standardowa wieża, czyli mamy sobie jedną wieżę, która bije o w ten sposób. No i chcemy powiedzieć, mamy powiedzmy jakieś ułożenie wież, już zrobione. Powiedzmy, że jakaś wieża jest tutaj, tutaj, nie wiem, tutaj. I chcemy określić, ile jeszcze wież jesteśmy w stanie dołożyć. Żeby się nie biły. Mhm. Okay. To nie jest minimum z razem. No, tak. To jest dokładnie tyle. Bardzo dobrze. To jest dokładnie taki problem. Ale można go w pewien sposób zmienić. To znaczy. Mówiąc na przykład, że jakieś pola są rozwalone, albo że tylko na jakichś polach jesteśmy w stanie stawiać. Powiedzmy, że mamy sobie pola, do których że określiliśmy, że nasza wieża będzie spoko, w sensie, że rozstawianie wieży będzie tylko na jakichś kilku polach. I teraz mamy powiedzieć, ile jesteśmy w stanie tych pól wybrać, żeby wstawić wszystkie te wieże i fajnie byłoby, jakbyśmy nie robili tego w jakimś 2 do n, tylko jakoś szybciej. To znaczy po prostu, bo n i m powiedzmy są rzędu 10 do 3. To teraz pomysł jest prosty dosyć. To znaczy mamy sobie, w sensie, czy wszyscy w ogóle zrozumieli to, co mam na myśli? Tak. Okej, okay, to ogólnie najpierw czym są nasze pola, na które jesteśmy w stanie coś wstawiać? To są po prostu miejsca, które są wolne i są to jakieś skrzyżowania dwóch N i M. No i teraz zauważmy sobie, że tak naprawdę plansza jest grafem. Tylko i teraz tak, kolumny i wierzchołki, kolumny i rzędy będą wierzchołkami. Dwóch zbiorów. Chłopców i dziewczynek, czy jakkolwiek inaczej. I teraz co oznaczało, jakie będą krawędzie? Krawędzie będą między zbiorami. I teraz powiedzmy krawędź z rzędu trzeciego do rzędu trzeciego, do kolumny trzeciej, będzie oznaczać, że w tym miejscu istnieje jakaś wieża. I teraz zauważmy, że ze względu na to, że wieża, że jeżeli położymy jakąś wieżę, to tak naprawdę cała kolumna i cały rząd, odwrotnie, cały rząd i cała kolumna będą niemożliwe do wstawienia, w sensie w tych miejscach nie można wstawić żadnej wieży. No to. Ale nie w trójce, to 3-1. Co?
Słucham? 3-1, 3-3. Tak, 3-1, tak, to jest 3-1, to prawda. Nie no, to jest 3-1, tak, w ten sposób. Taka krawędź jest równoważna takiemu głowu. I teraz zauważmy, że to, co chcemy zrobić, dobra. Słucham? Dokładnie, to jest tak bardzo, w sensie, weźcie mnie, zrzucajcie takich uwag w trakcie wykładu, bo one nic nie zmieniają w zasadzie. Wszyscy i tak wiedzą, co kanał. Kwestia implementacyjna. Ale w zasadzie to oznacza, że jeżeli wybierzemy sobie w tym miejscu wieżę, no to nie możemy wybrać w całym rzędzie i w całej kolumnie. Czyli oznacza, jest to równoważne skojarzenie w tym grafie dwudziennym, który sobie stworzyliśmy. Dlaczego? No bo jeżeli weźmiemy sobie te dwa wierzchołki, no to i sobie połączymy je krawędzią, czyli wrzucimy tutaj wieżę, to nie możemy ich połączyć z żadnym innym. No czyli to, co tak, to jak rozwiązujemy ten problem, to tworzymy sobie graf dwudzielny, łączymy sobie odpowiednie pola, puszczamy skojarzenie i mamy wynik. Na początku nie widać, że plansza jest grafem, ale jest to dość znany trik. W sensie w bardzo dużej części, kiedy macie bardzo dużej części zadań, kiedy macie do czynienia z planszą, to albo chodzi o puszczenie jakiegoś śmiesznego, albo stworzenie z tego po prostu jakiegoś grafu planarnego, stworzenie tym, puszczenie BFS-ów, DFS-ów czy czegokolwiek innego i liczenie czegoś. Albo chodzi właśnie o zrobienie grafu dwudziennego, tak? Mam tylko pytanie, czy mogę je zadać, skoro jest nic nie wnoszące? Jeżeli ma zamiar stworzyć chaos i być po prostu śmieszne, to nie, a jeżeli... To nie. Dobra. Okej, okay. To teraz przejdźmy do takich pojęć, które są ogólnie pojęciami obowiązującymi we wszystkich grafach, ale w naszych grafach dwudziennych będą wyglądać fajnie. Znaczy, będzie się je ładnie, będzie ładnie widać intuicyjnie, o co chodzi. To teraz tak, najpierw narysuję graf. Albo raczej jeden graf i zrobię jego 4 kopie. To jest pierwszy. Raz. 3, 4. Raz, dwa. Raz, dwa. I tak. Dobra. Dobra, zrobię 2 kopie, bo mi się nie chce więcej i nie jest to potrzebne. I teraz wprowadzimy sobie na bazie tych dwóch, w sensie na tych dwóch rysunkach 4 pojęcia w sumie, które okażą się w pewien sposób bardzo, bardzo zależne od siebie. I będą to najliczniejszy zbiór niezależny krawędzi, najliczniejszy zbiór niezależny wierzchołków, najmniejsze pokrycie krawędziowe i najmniejsze pokrycie wierzchołkowe. I teraz już tłumaczę, o co chodzi. Największy zbiór niezależnych krawędzi będą to takie krawędzie, to będzie największy taki zbiór krawędzi w grafie, co do liczności elementów w nim, tak? A te grafy dwudzielne to są kopie, tak? Tak, to są te dwa takie same. Przynajmniej chyba tam u góry innej krawędzi. Gdzie? U góry, tam trzeci. Gdzie nie? Tutaj. To prawda. I teraz... Wtedy na dole. Co? Czekaj. Ma na myśli raczej trzeci wierzchołek u góry, który ma nic osobnego na dole. Trzeci wierzchołek u góry, który ma... I do tego na dole. Ale tak jest. A no prawda. To jest jeden. Dobra, nie robi. To jest tylko przykład. Ale prawda, dziękuję za uwagę. Najmniejszy zbiór... tak, to jest największy taki zbiór krawędzi, że żadna z nich nie ma wspólnego końca, czyli nie kończy się w jednym wierzchołku. No i dla tego grafu to będzie coś takiego chyba. To, to i to na przykład. Sprawdzę. Czy się nie pomyliłem? Nie pomyliłem się. Dobrze. To jest jeden ze zbiorów niezależnych. I tak samo, i teraz analogicznie coś możemy zdefiniować dla wierzchołków, czyli największy zbiór niezależny wierzchołków to jest największy taki zbiór, że wierzchołki, które są w nim, nie mają wspólnej krawędzi.
Czyli tutaj będzie to coś takiego. No i teraz o co chodzi z pokryciem krawędziowym wierzchołkowym? To jest coś odwrotnego i chcemy znaleźć najmniejsze takie. To znaczy chcemy wybrać najmniejszą liczbę, najmniejszy taki podzbiór krawędzi wszystkich z grafu, żeby wszystkie krawędzie, żeby wszystkie wierzchołki były incydentne przynajmniej z jedną z tych krawędzi. To znaczy, żeby do każdego z tych wierzchołków wchodziła przynajmniej jedna z tych krawędzi. Czyli jak mamy sobie największy zbiór niezależny krawędzi bądź wierzchołków, to chcemy, żeby one nie stykały się w tych samych wierzchołkach albo krawędziach, tak? Żeby nie miały jakiejś, powiedzmy, części wspólnej, żeby ich koniec nie był w jakiś sposób wspólny, a jeżeli można mówić o końcu wierzchołka. A jak chodzi o pokrycie, to chcemy, żeby był to taki najmniejszy zbiór, że krawędzi bądź wierzchołków, żeby to drugie nie było, żeby to drugie miało jakąś część wspólną. W sensie, że jak jest to krawędź, to że wszystkie, że jeżeli jest to pokrycie krawędziowe, to że wszystkie wierzchołki mają przynajmniej jedną krawędź, która należy do tego pokrycia. A jeżeli są to krawędzie, to że odwrotnie, że jeżeli są to krawędzie, to wszystkie wierzchołki mają przynajmniej taką krawędź jedną, a jeżeli są to wierzchołki, to że wszystkie krawędzie są z nimi połączone. No i teraz pierwszą rzeczą, którą można od razu zauważyć, jest to, że maksymalne skojarzenie jest... Mógłbyś to jakiś przykład prosty. Tak, tylko że postaram się rysować taki przykład, żeby nie wyglądał w ten sposób i cokolwiek nosi. Dobra. Powiedzmy, minimalne pokrycie krawędziowe takiego grafu to może być to. Tak? I teraz... No w sensie, każdy z wierzchołków jest pokryty przez tym krawędzie. I teraz minimalny zbiór wierzchołków, no to może być... To może być taki zbiór. Tak? Nie. Ale taki już może? Też nie. Nie. Ale taki już może. Bo wszystkie krawędzie są incydentne do którego z nich. W sensie, mówi się raczej o incydentności wierzchołków między sobą, ale załóżmy, że nie jest to żaden błąd, jak tak powiem. Bo będzie tak łatwiej zrozumieć. Dobra. I teraz analogicznie, teraz chcemy znaleźć zbiory niezależne. No to zbiór niezależny. No to tutaj zauważmy, że te krawędzie będą tworzyć. Tak, no te krawędzie też stworzą jakiś zbiór niezależny, tak? Bo żadne krawędzie nie będą miały tych samych wierzchołków i analogicznie też te dwa wierzchołki będą pokrycie wierzchołkowe. No ten przykład jest słaby, ale jeżeli chcemy jakiś mały przykład, to zazwyczaj tak to się chce powiedzieć. Tutaj akurat okazuje się, że PK i NK i LW i PW jest tym samym. No ale zazwyczaj tak nie jest. Dobra. No to teraz, ale rozumiecie już mniej więcej te pojęcia? Pierwsze no. W sensie najmniejszy zbiornik, tak? Okej, okay. No to teraz pokrycie krawędziowe to jest, że jak sobie weźmiecie jakieś krawędzie i wszystkie wierzchołki będą końcami tych krawędzi. Wszystkie wierzchołki w grafie będą końcami jakiejś z tych krawędzi. No czyli tutaj to działa, bo te wierzchołki i te wierzchołki są końcami. I tak samo z wierzchołkami. Jak weźmiemy sobie zbiór tych wierzchołków, to każda krawędź będzie wychodzić z tego wierzchołka. Czyli przynajmniej jeden koniec będzie tym wierzchołkiem. Są to pewne własności, które zachodzą dla każdego grafu. W sensie, że on ma jakiś zbiór i czasami warto je znaleźć, bo mogą być interesujące. No i my będziemy na razie badać, jaka jest relacja między nimi, w sensie na tej lekcji. A tak ogólnie to... W sensie wrócimy do tego pojęcia jeszcze później, przy okazji problemu. No i teraz to, co bym chciał udowodnić, postaram się to zrobić, to że w każdym grafie NK plus PK równa się N i... PK, ten, PW plus NW równa się N. Czyli, że pokrycie, że nie, minimalny zbiór niezależnych krawędzi plus
maksymalne pokrycie wierzchołkowe będzie równe co do wielkości liczby wierzchołków. Analogicznie z pokryciem krawędziowym. I teraz trzeba to udowodnić. I żeby nie pomatać. Właśnie przydałby nam się ten rysunek. Może spróbuję go zrobić takiego dużego, ładnego. No chyba, że mamy kogoś w klasie, kto umie ładnie rysować i chciałby się tym, chciałby mi pomóc z tym. Chyba to nie ma. Dobra, jak nie ma chętnych, to sobie poradzę jakoś. No jest szybko. Dobra. To zrobimy tak. To będzie duży rysunek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I będzie na nim dobrze widać. Dwa, trzy, cztery. Ok. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz kolejny. On ma do tych dwóch. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. I raz. Taki graf. No i teraz zaznaczę na nim pokrycie krawędziowe. To pokrycie krawędziowe może być takie. Hop, hop. Hop, hop, hop. No jeszcze w górę. I to. Tak wygląda minimalne pokrycie krawędziowe. A jak będzie wyglądał najmniejszy zbiór niezależny? No to będzie wyglądał na przykład tak. Raz, dwa, trzy. Dlaczego? No bo jeżeli weźmiemy sobie którąkolwiek z innych krawędzi, no to one będą miały wspólny wierzchołek, tak? Bo z tą krawędzią te wszystkie mają inny wierzchołek, więc nie da się tego zwiększyć. W sensie ogólnie trzeba byłoby rozważyć wszystkie przypadki, żeby to dokładnie zobaczyć, ale że nie ma większego, no ale możecie mi uwierzyć na słowo. A to, że to jest jakiś zbiór niezależny, to mnie. Tak? To ten największy zbiór, zbiorów niezależnych, to jest po prostu te dwa wierzchołki, tak? No, jak chcesz znaleźć jakikolwiek zbiór niezależny, to tak. Możesz wziąć jakąś krawędź, usunąć jej oba końce i wszystkie krawędzie, które są do nich połączone i szukać kolejnej, brać kolejną krawędź. Dobra, to teraz zbiór niezależnych wierzchołków. No to tutaj jest całkiem duży. To będzie niezależny wierzchołków. No to zauważmy, że te wierzchołki nie mają wspólnych krawędzi, więc jest duży. I teraz najmniejsze pokrycie wierzchołkowe, no to można wybrać sobie pozostałe wierzchołki. Dobra, jakimś kolorem muszę, nie mam więcej, to ten będzie ok. To te pozostałe wierzchołki stworzą nam najmniejsze pokrycie wierzchołkowe. Dlaczego? No bo wszystkie te krawędzie i wszystkie te krawędzie i wszystkie te krawędzie to są wszystkie krawędzie graf. Dobra, no to teraz to, co chciałem udowodnić, to że największy zbiór niezależny, będę już teraz mówił, że po prostu zbiór niezależny, każdy będzie wiedział, czy największy, czy najmniejszy, żeby nie majtać się językowo. Jak to, tak, to jak poloniska cię powinna pogonić. Nie majtać się językowo. Weź mi tak powiedz, to ludzie. Może być ciekawe. Co? To może być ciekawe. Pani Uszewska. Masz przerwę? Nie. No nie będę tego mówił. Nieprawda, jest bardzo w porządku. Dobra, to będę mówił pewną nazwę. Albo po prostu, że NW plus PW równa się N. Czyli najmniejszy zbiór niezależny wierzchołków plus najmniejsze pokrycie wierzchołkowe jest równe co do wielkości, co do mocy swojej N. No i teraz tutaj to ładnie widać, tak? No bo to są wszystkie wierzchołki w grafie. I w grafach wszystkich to tak zachodzi. I teraz to sobie udowodnimy. Ten dowód jest dość prosty. I mam nadzieję, że dzięki temu rysunkowi będzie go widać ładnie. Mimo tego, że jest prosty, i tak będę starał się go nie zepsuć, po prostu pomagając sobie ściągą. Dobra.
O nie. Zniknął mi ten artykuł. Wait. Dobra, znalazłem. To weźmy sobie... Niech X będzie dowolnym pokryciem wierzchołkowym w grafie. Zauważmy sobie, że jak weźmiemy Y, które jest równe liczbie... A V i E to będą największy zbiór wierzchołków i największy zbiór krawędzi. Normalnie, nie? W sensie po prostu wszystkie krawędzie i wszystkie wierzchołki. No i teraz V minus X to jest... to będzie jakiś zbiór, który będzie równy N minus moc X, tak? W sensie, którego moc będzie równa N minus moc X. To jest jasne. No i teraz tak. X, zakładamy, że X jest pokryciem wierzchołkowym w grafie. No to... czym musi być Y? Zauważmy, że skoro jest to pokrycie wierzchołkowe, zauważmy, że jeżeli jest to pokrycie wierzchołkowe, tak, to jakie wywalimy, to wywalimy też to wywalimy też wszystkie krawędzie w grafie. Tak? No bo jeżeli jest to pokrycie wierzchołkowe, to w takiej sytuacji każda para krawędzi, w sensie każda pojedyncza krawędź kończy się w nim. Więc jak wywalimy jego wraz ze wszystkimi krawędziami, to wywalimy wszystkie krawędzie w grafie. A to oznacza, że nie istnieje krawędź, która przechodzi pomiędzy jakimiś wierzchołkami, które nie należą do tego zbioru. To jest raczej dość jasne, bo to wynika z definicji. A co to oznacza? Że pozostałe wierzchołki, czyli wierzchołki, które znajdują się w Y, są jakimś zbiorem niezależnym. Więc jesteśmy w stanie znaleźć zbiór niezależny wierzchołków o wielkości n minus pw. Więc zbiory niezależne wierzchołków mają, że więc dla maksymalnego zbioru niezależnego, więc wiemy, że jeżeli minimalne pokrycie wierzchołkowe jest równe tyle, to maksymalne pokrycie wierzchołkowe musi być at least równe n minus pw. Może być większe, ale musi być przynajmniej takie, ze względu na to, że możemy po prostu usunąć te wierzchołki i to, co zostanie, to będzie pokrycie. Dobra? Kto jest ze mną? Dobra, to jest ważne i to ciężko zrozumieć, to wiem. Więc pokażę jeszcze raz. Chcemy teraz... weźmiemy sobie jakieś pokrycie wierzchołkowe. Weźmy sobie najmniejsze pokrycie wierzchołkowe, tak? No to zauważmy, że dla takiego najmniejszego pokrycia wierzchołkowego, jak sobie wszystkie krawędzie z definicji tego pokrycia, wszystkie krawędzie mają koniec we wierzchołkach tego pokrycia. Tak? We wierzchołkach, które są w tym pokryciu. Więc w momencie, w którym usuniemy sobie te wierzchołki, usuniemy też wszystkie krawędzie z grafu. Oznacza to, że nie istnieje taka, że w zbiorze pozostałych krawędzi, wierzchołków, czyli w zbiorze wierzchołków, które nie są w pokryciu, nie ma krawędzi żadnej. W sensie nie przechodzi pomiędzy nimi żadna krawędź, ponieważ jeżeli mamy jakiś wierzchołek, to wszystkie i on nie jest w pokryciu wierzchołkowym, to wszystkie krawędzie, które z niego wychodzą, muszą mieć ten drugi koniec w pokryciu wierzchołkowym. To jest raczej dość jasne, no bo każda krawędź ma tylko dwa końce, tak? Więc jeżeli ten koniec nie jest, to ten drugi musi być. Z definicji pokrycia. No i w takim wypadku oznacza to, że jeżeli weźmiemy sobie wszystkie te wierzchołki, to one nie są połączone krawędzią, więc stanowią jakiś zbiór niezależny. A moc tego zbioru będzie równa n minus pw. Więc oznacza to, że istnieje jakieś pokrycie wierzchołkowe o takiej wielkości. Co dalej implikuje, że największe pokrycie musi być równe przynajmniej tyle, więc jest większe równe od tej wartości. To jest jasne? Tak, kto jest ze mną? Okej. Okay. To będziemy na razie to tłumaczyć tak długo, aż zmienicie. Ja na stronie internetowej, na delcie będzie dowód czy coś. W sensie na delcie jest dokładnie to samo, o czym to mówię. To jest właśnie dokładnie to samo. W sensie... No bo w sensie ja po prostu staram się wam zwizualizować to, co jest w tym artykule, bo bez jakiejś takiej
dobrze rozwiniętej w tym kierunku wyobraźni analitycznej. Abstrakcyjnie trudno, trudno to ugryźć. A jak wyjedzie na ważnie, jak po prostu mimo kropka do tego PL, dobra. To jeszcze raz. Czym jest pokrycie wierzchołkowe? Jak mamy sobie pokrycie wierzchołkowe, to są to takie wierzchołki, że każda krawędź ma jako jeden z końców wierzchołek w tym zbiorze. I to oznacza tyle, że jak mamy sobie krawędź jakąkolwiek, to jeden wierzchołek może być dowolny, ale drugi musi być w pokryciu. Więc weźmy sobie zbiór X, który jest pokryciem wierzchołkowym. I zbiór Y, który będzie dopełnieniem tego zbioru. Czyli Y równa się V minus X, tak? Gdzie V to są wszystkie wierzchołki po prostu, które są w naszym grafie. I to oznacza, że w zbiorze V, w zbiorze Y, nie będzie dwóch wierzchołków połączonych krawędzią. Dlaczego? Ponieważ musiałaby istnieć krawędź, która wygląda w ten sposób, że żaden z tych nie jest w pokryciu wierzchołkowym, co jest nieprawdą. To znaczy, że jak weźmiemy sobie minimalne pokrycie wierzchołkowe, które ma wielkość PW, to istnieje dla niego zbiór niezależny od wielkości N minus PW. Więc największy zbiór niezależny musi być przynajmniej takiej wielkości. No bo na pewno przynajmniej taki istnieje. Więc zaraz będziemy chcieli sprawdzić, czy nie istnieje większy. Oznacza to, że moc największego zbioru niezależnego wierzchołków jest przynajmniej taka. Czy teraz jest to bardziej zrozumiałe? Tak. Nice. To dobrze. To teraz musimy jeszcze udowodnić, że nierówność zachodzi w drugą stronę. No i możemy zrobić to w analogiczny sposób. Weźmy sobie jakieś pokrycie wierzchołkowe. No to jak usuniemy to pokrycie? Czekajcie, dajcie mi się skupić, żebym nie maknął jakiejś bzdury. Jak weźmiemy sobie to pokrycie wierzchołkowe... Nie, chcemy wziąć zbiór niezależny, tak? Tak, zbiór niezależny. Chcemy wziąć zbiór niezależny. Dobra. Zobaczymy, jak oni to zrobili. Oni mówią, że tak po prostu jest. I teraz musimy sobie to zwizualizować, żeby to do wszystkich dotarło i żebyście wszyscy to poczuli. Łącznie ze mną. Dobra. To w takim razie, jak weźmiemy sobie zbiór niezależny, to jest to taki zbiór, że nie istnieje taka krawędź. W sensie, że nie istnieje krawędź, która przechodzi między wierzchołkami tego zbioru. No, czyli wniosek idzie w drugą stronę, że wszystkie krawędzie są tej postaci, tak? Że mają jakiś wierzchołek, który nie jest w tym zbiorze i wierzchołek, który jest w tym zbiorze, albo w ogóle, że mają dwa wierzchołki, które wyglądają tak. No, tym się totalnie nie przejmujemy, bo to jakby nic nam nie psuje. No i oznacza to tyle, że jeżeli usuniemy wszystkie te wierzchołki, to te, które pozostaną, będą pokryciem wierzchołkowym. Tak? No bo te dwa na pewno są w tym pokryciu, z tego powodu, że no, pokrywają te krawędź. Wszystkie te krawędzie są pokryte, bo mają oba te wierzchołki. A cała reszta też jest pokryta, no bo wszystkie krawędzie są, cała reszta krawędzi jest tej postaci. A takich krawędzi nie ma, więc jest spoko. To znaczy, że n minus nw jest mniejsze równe niż pw. No co znaczy, że nw jest równe pw po prostu. Więc udowodniliśmy pierwszą część. I fajnie. Jeszcze zostało nam 6 dowodów. Część przeprowadzimy dzisiaj. Przepraszam. Dobra, okej. Okay. I teraz to jest pierwszy dowód. Musimy sobie jeszcze udowodnić dwie rzeczy. One są już trochę... Bo to nie jest tak, że NW może być większy niż N minus PW, tak? No popatrz, bo masz tutaj te nierówności. Nie, ja rozumiem, o co chodzi. To wtedy czemu NW plus PW równa się N? W sensie to daje jakieś NW i jakieś PW się równa, ale nie każde. W
sensie, jak weźmiemy maksymalne, to będziesz miał minimalne po prostu. W sensie, że każde pokrycie będzie miało takie, taki zbiór niezależny, a jak weźmiemy maksymalny, no to ten drugi musi być minimalny, tak z definicji, no bo N jest stałe. No dobra, no to w takim razie chcemy od razu przechodzić do tego kolejnego dowodu, czy dać wam chwilkę? Zostały dwie minuty, dobra, to udowodnimy sobie to, że pokrycie krawędziowe plus największy zbiór niezależnych krawędzi jest równy N później, przy czym dowód jest bardzo podobny. N czy N? Troszkę trudniejszy, ale... Jest równy N czy N? N, oba są N, czyli liczbie wierzchołków. I teraz, a potem będziemy musieli przeprowadzić jeszcze dowód, jak to wygląda w grafach Woodena. To jest wasza ostatnia godzina? Znaczy ostatnia. Ostatnia informatyka, tak. No o tym się. Ale dla mnie to sobie ostatnia godzina. Nie, nie. Ja już... Dobra, okej, to możesz, Dawid, kliknąć. Na wszystko na dzisiaj. Dobra, to zamykacie i teraz zostawiacie nas.